Dzień dobry. Serdecznie witamy Państwa na kolejnym panelu, który tym razem będzie poświęcony tematyce edukacyjnej, a dokładnie wykorzystaniu narzędzi SolidWorks i rozwiązań chmurowych platformy 3D Experience w dydaktyce. Tą rozmowę poprowadzimy dla Państwa wspólnie z kolegą Maciejem Bułatowiczem, nazywam się Adrian Czapla. Razem tworzymy zespół współpracujący z naszymi partnerami edukacyjnymi i chciałbym gorąco powitać gości, których mamy zaszczyt tak tutaj przyjmować na naszym panelu. Pana doktora inżyniera Romana Grygoruka z Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz pana doktora inżyniera Piotra Strojnego z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, który jest z nami połączony zdalnie. Witamy panów. Więc może takim tytułem wstępu. Panie Piotrze, czy mógłby pan opowiedzieć, jakie zajęcia pan prowadzi, jak wygląda tutaj wykorzystanie w dydaktyce przez pana SolidWorksa, tak jak wygląda na państwa uczelni, na państwa wydziale? Tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że my obecnie w ramach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa zajęcia z SolidWorksa prowadzimy na 4 kierunkach w ramach 10 przedmiotów, plus do tego dochodzą 3 koła naukowe, które korzystają z SolidWorksa do projektowania różnego rodzaju rozwiązań, bolidy, łaziki, ewentualnie statki latające. Jest to około 500 studentów w skali semestru. Jeżeli chodzi o przedmioty, to tutaj spektrum jest olbrzymie. Głównie są to systemy CAD-owskie, tutaj w odniesieniu do konstrukcji maszyn, takich klasycznych bądź lotniczych, gdzie wykorzystujemy głównie moduły do modelowania powierzchniowego, ale powoli też implementujemy rozwiązania związane z metodami elementów skończonych, przepływami oraz, no, jest to świeży temat, coś z CAM-ów też chcemy wprowadzić w ramach SolidWorksa. Spora liczba, tak? 500 studentów. A jak sprawa wygląda na Wydziale Inżynierii Produkcji? No nie znam całkowitej liczby studentów korzystających z SolidWorksa, ale zajęcia są prowadzone właśnie w trybie podstawowym oraz w trybie zaawansowanym. Są tak zwane zajęcia z parametrycznym modelowaniem w SolidWorks, które już obejmują przede wszystkim korzystanie modułów zaawansowanych. Dużo wkłada się SolidWorksa w prace inżynierskie, prace dyplomowe, które zresztą ja sam prowadzę też i staram się wpleść tam modelowanie, przede wszystkim też powierzchniowe, związane z tą szeroko rozumianą inżynierią biomedyczną oraz klasyczne konstruowanie oparte o inżynierię mechaniczną. Tutaj jest to wykorzystywane. Dobrze, to jeżeli już mówimy tutaj o przedmiotach i prowadzeniu tych zajęć, to jak to teraz wygląda w dobie aktualnego kryzysu? Trudno to wygląda, bo z jednej strony też musimy się do tego przyzwyczaić, że projekt jest robiony nadal, tylko sposób jego weryfikacji oraz sprawdzania jest troszkę inny. I tutaj trzeba położyć nacisk właśnie na możliwość takiego trochę chmurowego uzyskiwania dostępu do plików, które studenci gdzieś tam mają. Mamy do tego SharePointa, tak, czyli tą platformę plus MS Teams, który dość dobrze z tym sobie radzi, można naprawdę kontrolować to. Problematyczne jest też, powiedziałbym, przekazanie samej wiedzy, tak? Bo nie mamy face to face oraz myszka tu myszka, tak? Do możliwości korekcji na bieżąco osób, które korzystają z kursu. Tu jest to ten ból. No ale musimy się przyzwyczaić i online nauczanie narzędzia, jakim jest SolidWorks, narzędzia, jest jak najbardziej możliwe. A pan, panie Piotrze, co może pan powiedzieć, jeżeli chodzi o Politechnikę Rzeszowską? Forma prowadzenia zajęć na pewno się zmieniła. Tak jak tutaj przedmówca wspomniał, największy problem to jest przekazanie wiedzy. Wcześniej na zajęciach była możliwość pewnej takiej interakcji na bieżąco, korygowania jakichś błędów, które studenci popełniają. Natomiast teraz w formie zdalnej jest to znacznie, znacznie trudniejsze. Tutaj nie ukrywam, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że SolidWorks może być udostępniony, czy jest udostępniany dla studentów w wersji takiej do pracy w domu, bardzo nam pomaga. Forma na pewno się zmieni, jak będziemy te zajęcia prowadzić, no, ciągle nad tym pracujemy. Podobnie wykorzystujemy Teamsy do tego, no ale też rozważamy inne rozwiązania. Tak naprawdę ten semestr to jest semestr, w którym tak naprawdę tych przedmiotów, przynajmniej w moim wydaniu z SolidWorksem, jest aż
3, więc tutaj na pewno będziemy szukać takiego rozwiązania, aby tym studentom tą pracę umożliwić, aczkolwiek w tym momencie u nas na uczelni wszystkie przedmioty takie projektowe na razie są realizowane w formie stacjonarnej. To jeżeli już wspomnieliśmy o studentach, to jak z Państwa punktu widzenia jako wykładowców wygląda zaangażowanie studentów i ich jakby gotowość do działania właśnie w formie zdalnej nad projektami, nawet za pośrednictwem SolidWorksa? Znaczy, tak jak wspomniałem, projekty studenckie, czyli prace inżynierskie, magisterskie, prace w ramach naukowych, one ciągle odbywają się w formie stacjonarnej, więc problemu takiego nie ma. My jeszcze dodatkowo w ramach mojego koła korzystamy z PDM-a, więc ten obieg dokumentów w ramach on jest w miarę wygodny i każdy do niego ma dostęp. Natomiast odnośnie prac inżynierskich, magisterskich wygląda to w ten sposób, że albo studenci wysyłają nam pracę pliki mailową, my je sprawdzamy, ewentualnie nanosimy jakieś korekty, tudzież przychodzą po prostu na konsultacje i tam rozwiązujemy te najtrudniejsze problemy. Panie Romanie? Popieram rozmówcę. W przypadku, tak jak my mamy na wydziale też formę hybrydową, że ćwiczenia oraz projekty są jeszcze prowadzone w sposób stacjonarny, jest też zaleta, bo grupy są mniejsze i jest szansa jeszcze bardziej dotrzeć do każdego użytkownika i przekazać tą wiedzę w sposób jeszcze bardziej indywidualny. A zobaczymy, jak dalej będzie. W przypadku prac inżynierskich, prac magisterskich oraz takich projektów, które nie wymagają bycia studenta na uczelni, to tak naprawdę nic się nie zmieniło, ponieważ te konsultacje oraz wysyłanie plików, wymiana plików, no w moim przypadku odbywa się tak, jak i odbywała się, czyli albo spotykamy się ze studentem, z dyplomantem na żywo, albo gdzieś tam wymieniamy się na Teamsie informacjami albo mailowo, jesteśmy cały czas w kontakcie. Tutaj uważam, że jest dobrze i chyba tak pozostanie na razie. Tutaj obydwaj panowie powiedzieli, że jednym z największych barier, jedną z największych przeszkód jest przekazanie wiedzy w formie online. A co z jej weryfikacją? Co z weryfikacją nabytych kompetencji? Tutaj tak pan Piotr wspomniał, że na razie te zajęcia odbywają się stacjonarnie. Natomiast co w przypadku formy online? Jak sobie państwo z tym poradzili? Jest, jeszcze nie miałem z tym styczności, więc pewnie będę z tym dopiero teraz walczył. W przypadku prowadzenia zajęć z technik szybkiego prototypowania, to wymiana była na podstawie przesyłanych plików. Informacja zwrotna była zamieszczana albo na dokumentacji płaskiej przesłanej, albo jako informacja zwrotna tekstowa, albo wręcz poprawki, które student zresztą widział w SolidWorksie, które zgodności wersji powodowały, że to było też możliwe. Tutaj to też da się zrobić. Aczkolwiek współpraca z 30 osobami w grupie lub tam nawet powiedzmy sobie 15 na zasadzie maili oraz wymiany plików, otwierania, zamykania, przesuwania ma swoje tak zwane minusy, no ale musimy sobie z tym poradzić. A pan, panie Piotrze, coś jeszcze chciałby dodać w tym temacie? U mnie odbywało się na zasadzie zrealizowania na ostatnich zajęciach zaliczenia. Student dostawał coś do zamodelowania, był na bieżąco informowany o tym, jakie miał błędy, jakie miał, tego powodu, jaką dostawał ocenę. Natomiast teraz to, o ile się zmieni forma na rzeczywiście zdalną, będzie to wyglądało tak, że najprawdopodobniej studenci będą dostawać projekty do realizacji w domu. Później my te projekty będziemy oceniać. No, tu zawsze pojawia się problem tego, czy oni te projekty robią samodzielnie, czy nie samodzielnie. No i czas, prawda? Taki projekt wysłany przeze mnie musi być weryfikowany, musi być szczegółowo opisany, dlaczego student dostał taką, a nie inną ocenę. Także na pewno no jest to minus, bo poświęcamy znacznie więcej czasu, a też wydaje mi się, że jednak studenci mniej wynoszą zajęć zdalnych niż zajęć stacjonarnych. To prawda. Tutaj jeszcze też wchodzi platforma Forms, platforma Moodle, która pozwala na tą weryfikację taką w czasie rzeczywistym. Jednak tak jak rozmawiamy, to nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować, kto tam jest, w jaki sposób funkcjonuje, czy robi to samodzielnie. No ale ocena projektu na podstawie całokształtu jest jak najbardziej możliwa.
Rozumiem, to tak jak pan tutaj już pan wspomniał o platformie zastosowania jakichś rozwiązań online, to jakby jak państwo w ogóle się zaopatrują na to, że w dobie dzisiejszego czasu, kiedy ten internet już jest powszechny, wymiana plików to jest rzecz po prostu normalna i praktycznie jest to codziennością, jeżeli chodzi o taką ochronę tych dokumentów, weryfikację właśnie użytkownika, jakby kreatora i osoby udostępniającej, czy mają pan znowu jakieś swoje metody na weryfikowanie osoby, która udostępnia ten plik i jakby podpisy jakieś cyfrowe czy coś, w jakiś inny sposób weryfikuje osoby studentów, czy też jakby dostawców poszczególnych produktów online? Myślę, że u nas jest to rozwiązane tym, że każdy student musi mieć domenę PW, tak? Mhm. I tutaj nie ma czegoś takiego, że może przysłać pliki z innego adresu niż politechniczny. To powoduje, że każdy ze studentów ma OneDrive'a, ma SharePoint'a, tak? My wymieniamy te pliki bardzo personalnie, wbrew pozorom. Może nie mówimy o zabezpieczeniu samych plików, mhm. tak jakbyśmy chcieli, że czy ktoś to podgląda, czy nie, ale ta wymiana plików jest bardzo personalna. Oczywiście ilość dokumentacji, która przechodzi przez internet oraz przez serwery jest ogromna w przypadku plików projektów, kiedy tej dokumentacji jest bardzo dużo i ona jest obszerna, mhm. ale to jest raczej personalne, więc tutaj nie bałbym się o samo bezpieczeństwo, tylko o tą taką weryfikację, czy to na pewno ten student to zrobił. Mhm. A pan, panie Piotrze, też jakieś własne doświadczenia, przygody z tym związane? Oczywiście zakładamy, że tutaj studenci nie oglądają, nie słuchają nas, także żadnych tajników panowie nie zdradzacie, tak? Które gdzieś oczywiście mogą wypłynąć na szersze wody. W którym miejscu jest ten przycisk, żeby prowadzący nie widział, co się dzieje? Dokładnie u nas wygląda to w ten sam sposób. Jak kiedyś, chyba 2 lata temu, testowałem jeszcze rozwiązanie z PGM-em w ramach obiegu dokumentów podczas samych zajęć projektowych. To się super sprawowało, super to działało. Niestety z czasem zrobił się troszeczkę bałagan z tym programem i myśmy tego zaprzestali, ale obecnie ten obieg dokumentów za pośrednictwem maili no, chyba jest najlepszym rozwiązaniem, no, aczkolwiek będziemy pracować nad jakimiś innymi rozwiązaniami, które zapewnią nam możliwość oceny tych studentów na bieżąco, ale to jest powiedzmy temat troszeczkę odleglejszy, bo nie wiemy jak do końca będzie się prezentowała sytuacja z zajęciami, czy one pozostaną w formie stacjonarnej, czy będziemy przechodzić na formę zdalną, ale też tutaj tak naprawdę broszka w dużej mierze leży po stronie osób zarządzających uczelnią, dziekanów, rektorów. Myślę, że jakieś prace w ramach władz uczelni już pewnie w tym temacie też są realizowane. Tutaj ta wymiana plików to powiedzmy sobie szczerze, to jest 0,5 giga na studenta średnio, więc to jest zgromadzenie. Fajną opcją jest ten SharePoint, który jest takim, ja bym powiedział, pseudo PDM-em lokalnym, tak? Który pozwala na nieściąganie, a otwieranie tam w lokalnym układzie. Jednak myślę, że SolidWorks będzie pracował nad kierunkiem edukacji właśnie w kierunku takiego czegoś, że mamy taki pseudolokalny PDM, zamknięty dla grupy dostosowanej do zajęć. Byłoby to fajne rozwiązanie. Mm-hmm. No tutaj można powiedzieć, że SolidWorks już takie rozwiązanie posiada od niedawna w postaci ekosystemu platformy 3D Experience. Niewiele, tak, bo jest kilka takich uczelni, w tym właśnie Politechnika Rzeszowska, która wdrażała tego PDM-a, no ale chociażby w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej rzeczywistości to wykorzystanie go mimo potężnych możliwości tego narzędzia, no nie jest możliwe, bo uczelnie nie posiadają takiej infrastruktury, żeby chociażby każdy ze studentów miał dostęp do połączenia VPN, żeby połączyć się z przechowalnią, tak, i mieć dostęp do przechowalni przestrzeni projektowej. Stąd tutaj widzimy miejsce jakby i możliwość zastosowania tej platformy, tego rozwiązania chmurowego jako odpowiedzi na część z tych bolączek, z tych słabości, które panowie wskazali, w tym jakby podstawowy składnik, czyli dostęp do modułu Enovia Works, który jest swoistego rodzaju PDM-em w chmurze, gdzie możemy wersjonować sobie te pliki, gdzie możemy mieć wgląd w ich historię, gdzie one są synchronizowane bezpośrednio z SolidWorksa. No i co więcej, są umieszczane jakby w dedykowanej, stworzonej przez nas przestrzeni, 3D Collaboration Space, stąd no, chociażby eliminujemy ten składnik
konieczności posiadania PDM-a, tak? Także tak. Wykładowca w każdym momencie ma dostęp do plików tych studentów, one są gromadzone tak automatycznie, łącznie oczywiście z zachowaniem wszelkich relacji i powiązań, także nie ma możliwości, jak pewnie czasami się zdarza, że student na przykład wyśle nam złożenie bez komponentów, tak? Bez plików części. Bardzo często. Wtedy jest pytanie, czy otworzyć, czy zostawić? Mhm. I to jeżeli na przykład rozmawiamy już o takich rozwiązaniach chmurowych i jakby opierając się na Państwa doświadczeniu, może nawiążmy do kół naukowych. Jak Państwo sobie wyobrażają zastosowanie takich platform i rozwiązań chmurowych w działalnościach kół naukowych? Panie Piotrze, może Pan pierwszy by coś powiedział? My de facto używamy PDM-a w ramach koła naukowego Formuła Student Politechniki Rzeszowskiej od kilku lat. U nas PDM funkcjonuje, mamy tam w pełni zorganizowany obieg dokumentów i to się naprawdę super sprawdza. Na zasadzie takiej, że ja mam w kole obecnie około 60 osób, które się dynamicznie wymieniają i nowo przychodzące osoby dostają nowy login i mają od razu dostęp do całej wiedzy zgromadzonej do tej pory w ramach działalności koła i to jest naprawdę genialne rozwiązanie. I tak jak wspomniałem, ja to próbowałem zaimplementować w ramach zajęć projektowych dla studentów i to całkiem sprawnie działało do momentu, kiedy chyba na drugim semestrze tam w ramach PDM-a zaczął się robić troszeczkę bałagan, bo jednak 15-16 komputerów zajęciowych, 5 grup, które się wymieniały, każdy miał swój login i jednak to zaczęło tworzyć pewien bałagan i samo ogarnianie tego bałaganu, że się tak kolokwialnie wyrażę, zajmowało strasznie dużo czasu, więc myślę, że ciekawym rozwiązaniem mogłoby być coś takiego, że na przykład jest jakiś administrator zewnętrzny, czy to wydelegowany w ramach uczelni, czy na przykład firmy zewnętrznej, który na przykład czuwa nad poprawnością działania takiego rozwiązania, takiego oprogramowania na uczelni, to rozwiązałoby masę problemów, bo w ramach koła to się jeszcze da zrobić, natomiast w ramach zajęć, gdzie tych grup jest bardzo dużo i one się dynamicznie wymieniają, studenci się przepisują pomiędzy grupami, no to dla prowadzącego jest to praktycznie nie do ogarnięcia w ramach przedmiotu. Musimy poświęcać dużo, dużo dodatkowego czasu, aby zachować tak jakby płynność działania takiego programowania. To tak, to jest, popieram przedmówcę, organizacja zajęć przerośnie ilościowo i jakościowo same zajęcia. Tutaj ten jest problem, tak, bo ci studenci się wymieniają. Poza tym nagromadzenie plików oraz jakby mamy też dwie sale komputerowe, tam jest około 30 komputerów, które były podłączone jednocześnie do serwera, OK. Ale taka osoba, tak jak pan Piotr powiedział, która by funkcjonowała jako administrator tego systemu, ja powiedziałbym nawet lokalnie, powiedzmy wydziałowo, instytutowo, jeżeli mamy coś takiego, bo tak naprawdę SolidWorks jest bardzo, bardzo lokalny wbrew pozorom na uczelniach i nie wszystkie wydziały mają taką samą licencję, nie wszystkie nawet instytuty w strukturze wydziału posiadają licencje na dane produkty. Dlatego tutaj też to raczej bardzo lokalnie. Rozumiem. A jeżeli chodzi na przykład o projekty badawcze, czyli coś już troszeczkę poziom wyżej, to jest już jakby tutaj jakby największe problemy związane z SolidWorksem i poszukiwane jakby rozwiązania, które by Państwo jako współautorzy jakichś projektów najbardziej potrzebowali. No tutaj wchodzi w grę również prawa autorskie, bo tak naprawdę sprawy projektów zewnętrznych to sprawy indywidualne, tak? Zawiązane umową o współpracy między jednostkami, w których narzędzie jest tylko wykonawcą, tak? Narzędzie jest wykonawcze do realizacji projektu. Więc tutaj myślę, że z naszego punktu widzenia, jako prowadzącego, jako realizującego taki projekt, to, no, to dużo, dużo powiem niewiadomych jest, jak rozwiązać ten problem. Wykorzystujemy SolidWorksa, posiadamy licencje, które pozwalają na wykorzystywanie do takich celów. Prowadzimy projekty badawcze i też indywidualne, zleceniowe, jak też wydziałowe, w których SolidWorks jest wykorzystywany. I są, tak jak mówię, to są też między ludźmi i między instytucjami, więc nie chciałbym nawet wchodzić w
sprawy związane z prawami autorskimi, przekazywaniem oraz dostępem do dokumentacji. Mhm. To rozumiem, że na przykład mogłoby być to rozwiązaniem, że przy tworzeniu jakichś projektów mamy grupy wykonawcze, które mają określonych odbiorców i określony dostęp dla poszczególnych osób. Czy w ten sposób jesteśmy w stanie rozwiązać sobie właśnie jakieś kwestie związane z prawami autorskimi i dostępem do poszczególnych plików? No tak, ale to jest taki lokalny PDM. Tak? To taki, my tworzymy na potrzeby projektu lokalny PDM, czyli dostępność do plików dla osób upoważnionych do realizacji projektu. Więc tak naprawdę po zakończeniu realizacji projektów pewne uprawnienia wygasają, tak? Automatycznie po zamknięciu. Więc tutaj też jako wykonawca nie mam wpływu na pewne aspekty prawne związane z przekazaniem dokumentacji. Ja mam tą dokumentację, mam do niej dostęp, ewentualnie do poprawy, ale ja tak naprawdę no, bez wiedzy drugiej strony nie mogę z nią nic zrobić. Mhm. Rozumiem. A panie Piotrze, bo pan też z tego co wiemy, no, pan prowadzi też jakąś działalność komercyjną, również badawczą i jakby naukową. Jak to z pana punktu widzenia wygląda? Jeżeli chodzi o programowanie SolidWorks, to my nie używamy go na zasadzie badawczej. No, my po prostu nie mamy licencji, korzystamy z partii z inwentora. I tutaj to samo, co pan Roman powiedział, te same problemy, kwestia własności, gdzie się kończy nauka, gdzie zaczyna się już komercjalizacja, do tego wchodzi dydaktyka, to wszystko się przenika i tutaj to jest zawsze największy problem, czy my robiąc jakiś projekt naukowy, który zamierzamy skomercjalizować, to powinniśmy korzystać z jakiej licencji, prawda? Czy licencji badawczej, czy licencji już komercyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o taki biznes, bo tak jak tutaj pan wspomniał, ja mam też firmę, gdzie mamy zakupionego SolidWorksa, no to tutaj tego problemu nie ma, to jest wszystko jasne i oczywiste. Natomiast no, problem na uczelni jest i on jest dosyć rozbudowany od strony, prawda, takiej autorskiej, doboru odpowiedniego oprogramowania, ale to jest też coś nowego, prawda? No, wcześniej z tymi oprogramowaniami to było różnie, one się aż tak nie różniły od siebie, było programowanie na uczelni i tyle. Dopiero od pewnego czasu weszło programowanie stricte dydaktyczne, stricte badawcze i komercyjne, wiadomo. Rozumiem, bo tak rozmawiamy cały czas o tym oprogramowaniu, może troszeczkę odejdziemy tak najbardziej do części wykonawczej. Jak to wygląda na przykład, jeżeli chodzi o zastosowanie tego oprogramowania i otrzymywanie elementów końcowych, tak, od jakichś wykonawców zewnętrznych, czy jakby jakieś występują u Państwa najczęściej jakieś powtarzające się błędy i problemy związane z jakością wykonania, a tym, co Państwo założyli w własnej dokumentacji? Znaczy, generalnie no, ja prowadzę kilka projektów, prawda, więc problemy są różne. W tych badawczych, no to wiadomo, zazwyczaj wyniki SolidWorksowe odbiegają troszeczkę. Znaczy akurat tu nie używam SolidWorksa, bardziej w firmie używałem, no, troszeczkę odbiegają od wyników później takich no, uzyskanych metodą, powiedzmy, już wykonawstwa czegoś, no ale to jest standardowy problem. Czy są jakieś inne problemy? Raczej nie ma. To, co uzyskujemy, bo u nas zazwyczaj finałem jest uzyskanie jakichś wyników badań w postaci wykresów, prawda, jeżeli chodzi o metodę elementów skończonych, bądź gdy wykonujemy jakieś prototypy, to po prostu dokumentacji płaskiej, więc no, raczej problemów tutaj nie ma. Ale inżynierii produkcji jest duży park maszynowy, prawda? Jest duży park maszynowy i trzeba też podkreślić jeszcze jedną rzecz, że proces dydaktyczny rzadko kończy się procesem wykonawczym, tak? Mhm. Powiedzmy sobie tutaj szczerze, jest grupa projektów, która wykonywana jest przez studentów. Tak jak ja prowadzę zajęcia z właśnie technik szybkiego wytwarzania, wybrane projekty kończą się procesem wykonawczym w postaci druku 3D. Tutaj tak naprawdę błędy wychodzą na projekcie, ale to nie wychodzą błędy narzędziowe, tylko błędy projektowe, ponieważ poprawność z wyniku projektowania, samego procesu projektowania wykorzystującego SolidWorksa jest na tyle intuicyjne, że tego błędu nie ma. Tak? Jest błąd projektowy, który jest widoczny, że tu jest za mała ośka, tu jest za mały punkt, tak? za mała grubość ścianki, to są błędy. A jeśli chodzi o taką tą drugą część, tą zewnętrzną, czyli naukowo-komercjalizacyjną, tak? To tutaj jest wielokrotny proces weryfikacji. Tak naprawdę ja sam
jeżeli coś projektuję, dodaję to starszym kolegom do weryfikacji na dokumentacji płaskiej, czy moja poprawność projektowania i czy poprawność wykonawcza późniejsza będzie, że tak powiem, korelowała ze sobą. Tutaj. Panie Piotrze, to pozostając przy tematyce badawczej, czy dzisiejsza sytuacja pandemiczna, tak, czy jakby realia, w których się znajdujemy tutaj na tą gałąź, na tą część Państwa działalności jakoś wpłynęły? Nie wiem, czy na przykład tak zmienił się rodzaj projektów, czy mniejsza ilość zleceń jakby z przemysłu, jak to wygląda? Na pewno część projektów została wstrzymana na zasadzie takiej, że tak jak powstał zastój z wcześniejszymi realizowanymi projektami, bo one zazwyczaj są robione w sposób cykliczny. Mieliśmy jakiś projekt, który był realizowany, po jego zakończeniu powinny wchodzić kolejne projekty, no ale z racji tego, że była sytuacja jaka była, to te wcześniejsze zostały zatrzymane i te nowe nie wchodziły, więc znaczy mieliśmy taki przestój. Podobnie zresztą jak w przedsiębiorstwach, tam też zauważyłem 3-miesięczny przestój ze zleceniami. No ale obecnie z tego co widzę, to projekty ruszają i myślę, że wszystko wróci jako tako do sytuacji sprzed pandemii, no, chyba że coś nowego się zdarzy przy obecnym wzroście zachorowań, ale to jest ciężko przewidzieć. Czy Wydział Inżynierii Produkcji też jakoś odczuł to piętno? W moim osobistym odczuciu nie odczułem różnicy, ponieważ roboty jest zawsze dużo. Projekty nadal są realizowane. Rzeczywiście pewne sprawy związane ze współpracą z przemysłem, z przedsiębiorcami zostały tam wstrzymane, z uwagi na to, że oni się tam trochę wstrzymali, ale to też wraca już do normalnej pracy. Projekty badawcze, wewnętrzne są nadal realizowane. Więc tutaj może trochę jesteśmy mniej kontaktowi, może trochę rzadziej się spotykamy, może częściej się spotykamy na Teamsie niż na kawie, ale praca trwa i tutaj myślę, że przestojów to mało, nie ma. Publikowane jest tak, że to działa. Jasne. To tak. Może troszeczkę jakby odejdźmy od tych tematów solidworksowych, skupmy się troszeczkę bardziej na samej edukacji. Może zacznijmy od pana Piotra. Jak pan myśli, tak? Jakie jest pana zdanie odnośnie jakby kierunku, w którym ten proces kształcenia dla chociażby tak kierunków mechanicznych powinien wyglądać w przyszłości? Czy tutaj są konieczne jakieś zmiany w tym procesie? Tak? Jak ta jakość kształcenia powinna być ustalona w przyszłości? Dosyć ciekawe pytanie. Na pewno edukacja powinna się rozwijać jednak w kierunku takich trendów, jakie obserwujemy w przemyśle, czyli jednak większy nacisk na wszelkiego rodzaju systemy wspomagania projektowania CAX, bo tego jest mało na uczelni, a jednak coraz większa ilość firm jednak korzysta z takich narzędzi CAX do pracy i tutaj zauważam, że no, moglibyśmy na uczelniach większy nacisk kłaść jednak na, zwłaszcza w tym pierwszym etapie, mówię tutaj o studiach inżynierskich, aby więcej studentom jednak takiej wiedzy przekazywać, jak te narzędzia poprawnie wykorzystywać, to bardziej na zasadzie nawet praktycznego wykorzystania, a troszeczkę mniej od strony takiej naukowej. Ja zauważam tendencję, że zwłaszcza na wykładach przekazywana jest taka wiedza bardzo matematyczna dla inżynierów, a brakuje takiej wiedzy praktycznej, jak coś zaprojektować, na co zwrócić uwagę, jak coś robić, żeby to było wykonane poprawnie, poparte dużą ilością przykładów, że moim zdaniem w tym kierunku powinniśmy iść, aby uczyć więcej narzędzi do wspomagania projektowania w ramach zajęć opartych dużą ilością przykładów i coś, co na razie jest ciężkie do zrealizowania, ale również zakończenie przynajmniej części projektów wykonaniem czegoś, tak aby student mógł zauważyć, że to, co projektuje, jest później wykonywane i jak to wygląda w realu później. Także moje marzenie jest takie, żeby właśnie prowadzić przedmiot, tak od A do Z, pokazać koncepcję jakiegoś urządzenia bądź nawet zwykłej części do zaprojektowania, zaprojektować,
przebadać jakąś metodą elementów skończonych, przygotować proces technologiczny i wykonać to na obrabiarce, tak aby studenci rzeczywiście mogli doświadczyć, jak to wygląda, plus praca w zespole. To jest coś, co ja zauważam, z czym są duże problemy później studentów, że oni nie do końca potrafią pracować w zespole. W ramach zajęć zazwyczaj jest to modelowanie jakiejś części przez każdego studenta osobno, ale gdy już przyjdzie jakaś interakcja, że oni muszą pracować w zespole, no to pojawiają się problemy, więc też praca zespołowa na jakichś narzędziach. Gdybyśmy to bardziej akcentowali w ramach prowadzonych zajęć, to myślę, że to byłoby także z pożytkiem dla studentów jako przyszłych pracowników i dla pracodawców, którzy też mieliby z tego spory pożytek. Bardzo dobre słowa, bardzo dobre słowa. Brakuje nam tej ostatecznej weryfikacji projektu, procesu projektowania, bo nawet jeśli nauczymy się doskonale narzędzia, jakim jest SolidWorks, to ono nadal nie nauczy nas projektowania. I bez przykładów, bez takiego realnego wykonania tego naszego efektu, naszej pracy, będzie trudno nam się nauczyć projektowania, tak? Nie narzędzia, tylko nauczyć projektowania. Sytuacja, jaka nastąpiła, trochę wyłączyła jeszcze bardziej ten ostatni etap, że studenci nie mają styczności z warsztatami, bo tak, wiemy jak jest, nie mają też możliwości skorzystania z laboratoriów w większości przypadków. W przypadku tych mniejszych grup jest to możliwe. Ja na przykład staram się wprowadzać taki proces projektowania całościowego, gdzie tak naprawdę projekt nie jest tylko wykonaniem części elementu lub jakiegoś złożenia, tylko po prostu takim etapem od rozpoczęcia poszukiwania warunków brzegowych poprzez analizę konstrukcji, taki prawie że dyplom, powiedzmy sobie szczerze, i kończący się weryfikacją takiego projektu, nawet wydrukowaniem 3D jednej części, tej takiej kluczowej, która zawiera w sobie taki przysłowiowego wałka z reduktora, sprawdzić, czy łożyska na przykład dadzą się założyć na mniejszą średnicę niż średnica czopa. Mhm. Tak? Tutaj odnosząc się jakby do tych słów, że trochę brakuje tej praktyki, tak, w tym procesie nauczania obecnie, jakie jest Pana zdanie, opinia dotycząca modnych ostatnio studiów dualnych, gdzie część zajęć jest prowadzona na uczelni, część jest jakby zajęć, jakby czy zaliczenie odbywa się poprzez praktyki w firmie, tak, w trakcie studiowania, bo wiem, że te studia mają wielu zwolenników, ale mają też wielu przeciwników, bo Państwo macie swoje siatki godzin, które często są nieustannie przycinane, a tutaj jeszcze tak, ta liczba zajęć byłaby mocno zredukowana. Tak, właśnie tak widzę, że unaukowiliśmy trochę formułę techników, tak? Czyli kiedy można było pójść na praktyki, czyli dzisiaj rysowaliśmy wałek, jutro go wykonywaliśmy na to kartce i się okazywało, że wracamy do punktu wyjścia, tak? Czyli na kreślarnię. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł, bo uczy interakcji między narzędziem projektowym a narzędziem wykonawczym, tak? Czyli w pewnym momencie uczymy się nie projektowania, ale projektowania procesowego, czyli tak jak na przykład ja kultywuję projektowanie pod drukowanie 3D, tak? Gdzie specyficzne warunki geometryczne i specyficzne warunki wykonawcze determinują pewne postawy projektowe, tak? Czyli pewne procesy projektowe, które w rzeczywistości ten projekt już kierują na proces wykonawczy. I te studia dualne, no rzeczywiście tutaj strefa godzinowa oraz sama inwestycja przedsiębiorcy w kogoś, kto się cały czas uczy, no to już jest kwestia dogadania się, tak? To już, że tak powiem, poza naszym tutaj dzisiejszym rozumowaniem. Panie Piotrze, podobne zdanie w temacie? Czy? Myślę, że sam pomysł jest bardzo dobry. Kwestia jego realizacji. Na razie nie mamy feedbacku, jak to wygląda, bo dopiero zakończył się pierwszy semestr czy drugi tych studiów dualnych, więc przynajmniej u mnie na uczelni nie mamy jeszcze weryfikacji odnośnie jakiejś jakości kształcenia, jaką dzięki temu osiągniemy. No aczkolwiek pomysł jest bardzo dobry. Jak rozmawiam z starszymi kolegami z uczelni, to wcześniej takie praktyki były dosyć częste na uczelniach, że rzeczywiście miało się, że studenci czy też pracownicy mieli znacznie większe połączenie z przemysłem, co jest dobre, bo jednak uczelnia to jest coś, co powinno być bardzo, bardzo dokładnie połączone z przemysłem i odpowiadać na jego oczekiwania. Ja wiem, że to jest trudne obecnie do zrobienia, bo przemysł jest mocno zróżnicowany, a uczelnia jednak nie może uczyć wszystkiego,
Aczkolwiek fajnie, że takie próby są realizowane. Ja osobiście jestem pełen nadziei, że takie studia dualne, one będą funkcjonowały i będą się rozwijały. Czy musimy się też nauczyć jeszcze odpowiadać na potrzeby przemysłu, ponieważ one nie zawsze mają takie ramy czasowe, jakbyśmy sobie mogli na to pozwolić, tak? Czyli nie możemy też uczestniczyć, bo myślę, że nie bylibyśmy w stanie uczestniczyć w pełnym procesie projektowym, przemysłowym, ale te wybrane elementy powinny być kierowane na uczelnie, bo od tego one są i powinny być rozwiązywane w trochę szybszym tempie niż tempo grantowe, tak? Ale tutaj znów wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli jest grant, to mamy też prawa ustawione. Jeżeli jest to zlecenie, to jest to zlecenie i ono kończy prawa autorskie w momencie wykonania zlecenia, tak? No jak wygląda zainteresowanie w firmie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie takich praktykantów z Państwa wydziału? Ostatnimi czasy sporo osób, zresztą tutaj też w firmie z polecenia naszego zespołu trafiło, sporo osób kierujemy do celowanych firm, w których już nasi studenci, którzy wcześniej tam poszli, stanowią ten człon HR, który pozyskuje kolejnych dobrych ludzi, którzy potrafią nie tylko narzędziem się posługiwać, ale też mają tą wiedzę teoretyczno-praktyczną. Jest to, cały czas to działa. Wysyłamy ludzi, szukamy miejsc, mamy kontakty, działamy. Mówię tutaj o mojej osobie i te osoby, które są tam wokół mnie. U pana, panie Piotrze, w rejonie to generalnie dominuje przemysł produkcyjny. Jak wygląda właśnie zainteresowanie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie państwa studentów? Jest spore zapotrzebowanie. My głównie skupiamy się na przemyśle lotniczym, ale też jest wiele firm stricte produkcyjnych. I brakuje chyba troszeczkę takiego systemu odgórnego, jak to powinno wyglądać, bo jest to tak, że do mnie przychodzą prezesi jakichś firm i pytają, czy ja im nie polecę jakichś studentów, prawda? No, nie do końca tak to powinno wyglądać, powinno to być jakieś rozwiązanie systemowe, ale rzeczywiście jest tak, że już na etapie studiowania pracodawcy takich większych firm próbują pozyskiwać najlepszych studentów bezpośrednio z uczelni. Czy Politechnika Warszawska jest biuro karier, tak? Panowie zresztą zetknęli się z tą instytucją, która rzeczywiście jest takim łącznikiem między przemysłem, tym szeroko rozumianym przemysłem, a pozyskaniem pracowników z ramach studentów. Myślę, że to działa. Nie mam tam jakichś super informacji związanych z tym, bo swoją robotę trzeba się zająć, ale takie struktury w uczelniach są i może rzeczywiście warto byłoby. To znowu wymaga pewnego wysiłku od samego prowadzącego zajęcia, żeby pokazać, że mamy taką grupę ludzi, którzy stanowią bazę lub od razu gotowy materiał do rozpoczęcia pracy w firmach. Bo tu trzeba też odróżnić. Niektórzy uczą się bardzo, bardzo dobrze, a niektórzy są już gotowi, tak? Zresztą biorą udział w konkursach SolidWorksowskich, więc tutaj to są studenci. To są ludzie gotowi, którzy pracują już gdzieś albo są gotowi do pracy. Jeżeli chodzi ogólnie o odsetek właśnie tych studentów, jakbyśmy mieli tak spojrzeć, to na każdy rok jest jakaś taka konkretna liczba osób, gdzie widać, że to są ludzie, którzy są dedykowani do takiej specjalności, do pracy w takim, że są przygotowani do tego już mentalnie. Nie należy, myślę, rozgraniczać na specjalności oraz dzielić na specjalizację, tak? Tylko trzeba patrzeć na indywidualnie predyspozycję człowieka. Jeśli chodzi o odsetek, teraz troszkę mniej, ale myślę, że 2-3 lata temu to było, nie wiem, z mojego grona studentów to było 2-3 do 5. Rozumiem. Którzy byli już gotowi i którzy tam dwóch na pewno już miało pracę. A panie Piotrze, to czy na przestrzeni lat, tak, ostatnich, które pan obserwuje, czy podejście studentów do studiów, czy ich zaangażowanie w zajęcia jakoś się zmieniło ostatnio? Jak pan obserwuje, jaki jest trend? Śliski temat. Trudne pytanie. Na pewno studenci się zmienili. Na przestrzeni kilku lat, jak prowadzę zajęcia, studenci inaczej podchodzą do zajęć. Inaczej nie znaczy gorzej. Po prostu to wymaga większej elastyczności, większego dostosowania się przez prowadzących do tych osób. Moim zdaniem
są, ale nieco mniej pracowici. To jest taka różnica, którą ja osobiście zauważam. Natomiast procentowo ludzie, którzy są gotowi tak jakby do podjęcia pracy, jest to trudne do oszacowania, natomiast ja widzę po swoim kole, jak to wygląda, gdy osoby, które były w tym kole przez 3, 4, 5 lat i funkcjonowały na tych, powiedzmy, wyższych stanowiskach, liderzy czy kierownicy sekcji, no to praktycznie te osoby nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Mało tego, część z nich zakłada własne firmy i wiem, że te firmy dosyć dobrze później prosperują. Także uczelnia daje bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o nauczenie się, nawet takie praktyczne fachu, że się tak wyrażę, tylko wymaga to zaangażowania od strony studentów, no i też pracowników, bo jeżeli chcemy dobrze studenta przygotować do pracy, to jest taka robota ekstra dla prowadzącego. To jest coś, w co on musi się zaangażować dodatkowo, aby wyszkolić tych ludzi. No i to z czasem może być problematyczne, bo jednak tego czasu to my mamy skończoną ilość, więc tutaj się pojawia problem. Moim zdaniem sporo by rozwiązała redukcja godzin dydaktycznych, bo one dużo czasu pochłaniają, to się robi troszeczkę taka masówka, a mniej studentów, ale więcej uwagi im poświęcić i naprawdę możemy szkolić świetnych specjalistów. Właśnie. Tak pan powiedział, śliski temat. To jest śliski temat, ponieważ myślę, że wracamy bardzo mocno do starożytnej formuły studiowania, czyli każdy, kto chce studiować, będzie studiował. Tak? Dzisiejszy system nauki, w ogóle ogólnie system, mówi o tym, że możesz robić, co chcesz. I wcale nie musisz studiować. Nie każdy musi być inżynierem, nie każdy musi być naukowcem, tak? Zaczynamy wracać do punktu, gdy jeżeli ktoś chce, to odnajdzie tą drogę do prowadzącego, odnajdzie drogę do narzędzia, odnajdzie drogę do człowieka, który mu w tym pomoże. I myślę, że trzeba na tych ludziach przede wszystkim bazować, tak? Bo jeżeli ja przekazuję wiedzę, to odbiór jest z tamtej strony. I czy on zostanie odebrany prawidłowo, czy nie, to zależy, to ode mnie nie zależy, tak? Jeżeli jest część osób, zawsze w grupie są różni studenci, powiedzmy sobie szczerze. No, są lepsi, gorsi, chętni, leniwi i tak dalej, ci, którzy kończą lub nie kończą. Więc tak naprawdę to ta informacja zwrotna od studentów daje nam taką, powiedzmy, motywację do działania, żeby jeszcze bardziej podwyższyć, może nie sam poziom nauczania, tak, bo on jest tam ograniczony pewnymi warunkowaniami, ale ilość przekazywanej wiedzy, tak, jej taką dostępność oraz wskazanie tych procesów wspomagających pozyskiwanie tej wiedzy. Tutaj i ja ze swojej praktyki wiem, że jakoś tak mi się trafiają studenci, którzy coś tam chcą zrobić. Szczególnie potem wracają, to jest miłe, kiedy wracają na prace dyplomowe po zajęciach, mówiąc, że ja bym chciał zrobić pana pracę dyplomową. To tak, myślę, że zbliżamy się do podsumowania tutaj naszej owocnej rozmowy. Tak, zaczęliśmy gdzieś od tematów dotyczących bieżącej sytuacji, pewnego rodzaju bolączek czy trudności, z którymi panowie się borykacie w swojej codziennej pracy, tak, gdzie w obecnych sytuacjach, gdzie nie ma tego kontaktu ze studentem tyle, ile go powinno być, tak, więc myślę, że tutaj jakby no częścią odpowiedzią na część tych bolączek, tych trudności może być platforma 3D Experience, gdzie te nasze problemy będą w pewien sposób rozwiązane, natomiast no, nie będziemy tutaj o tym rozmawiać technicznie, tak? Tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni, że panowie się podzielili z nami swoim doświadczeniem i uwagami, także jakby o kwestię dotyczącą technicznych rozwiązań platformy zapraszamy do udziału w innych sesjach naszej konferencji, a nam pozostaje bardzo podziękować panom za zaangażowanie, za udział w naszej konferencji. Nie pierwszy raz, tak? Także też doceniamy, że po raz kolejny mamy możliwość się spotkać. Jesteśmy bardzo zaszczyceni jeszcze raz, także dziękujemy bardzo. Dziękuję ze swojej strony również. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Dziękuję.